Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku Polskiego Gospodarstwa. Nie, PGR Nowa Bryzda, czy tam GR Nowa Bryzda. Jak widzicie, ja już jestem przy żniwach owsu. Jako pierwsze pole zaczęliśmy sobie kosić. Pierwsze nam zeszło. Soja jeszcze tak wygląda, jeszcze nie nadaje się do koszenia, jeszcze jest zieloniutka, także spokojnie się wyrobię z pszenicą chyba, bo tam, jak dobrze pamiętam, to pszenicę nakosiłem. Coś tam sobie delikatnie już tutaj to pole napocząłem. Jest 8 godzina, a od 6 w sumie tutaj zacząłem walczyć, troszkę próbowałem sobie ustawić cosplaya i tak dalej, ale powiem wam szczerze, średnio mi to wychodziło, bo chciałem, żeby mi jeszcze ciągnik odbierał. Już nie pamiętam, jak to się ustawiało, także wolałem sobie odpuścić i tyle, po prostu jechać, zabrać się za robotę. A tu proszę bardzo, taki mały jeszcze dodateczek, oczywiście kosimy na dwa, później pozwolę sobie, żeby pracownik mnie wyprzedził i znowu, żebym ja za nim jechał, a nie na odwrót, żeby było. Powiem wam, że kurczę, ten cosplay daje radę. Teraz jak zatrzymałem się i go troszkę przyblokowałem, to... On to skosi? Za mną? Chyba nie. Właśnie, chyba za bardzo pochwaliłem cosplaya. Stop. No, super. Teraz będzie mnie przepychał. Dobra, cyk, zatrzymamy kierowcę. Niech troszkę odjedzie do tyłu. To jest właśnie z tymi pracownikami. Cholera. Ale nie ma tego złego. Bo i tak dwa razy więcej roboty się wykonuje, przynajmniej jak jadę razem z nim, niżeli miałbym to robić samemu. I szybko przeskakujemy, żeby mi tam nic nie zrobił. Ja widzę, że na uwrociach trochę słabo to idzie, więc musiałbym lepiej dalej od niego zapierniczać. On tak w sumie na połowę headeru tylko bierze. Ale dobra, tutaj sobie odjedziemy kawałek. On to powinien zgarnąć i przykoszę w ten sposób, żeby we mnie się nie wrąbał. Ło, kurde! Trochę za blisko siebie jesteśmy chyba. No właśnie. Spróbuję blokady włączyć i dalej przejechać. Kuźwa, myślałem, że będzie tak fajnie to wyglądało. A tu dupa. Dobra. Wstrzymam go na chwilę. Niech jedzie kawałek dalej ode mnie, bo... Będzie tragedia. Cały czas taka, na uwrociach. Non stop będzie się we mnie wrąbywał. Jak nie zdążę tylko... Albo będzie jakiś gorszy kawałek do wykoszenia, to non stop będzie we mnie wjeżdżał. Z drugiej strony wolałbym, żeby on jechał pierwszy, a ja za nim. No ale już trudno, tak jesteśmy ustawieni. Co tu jest? Dziwne, że tak w kombajn mnie wciągało. Dobra. I szybko lecimy do swojego, żeby nas tylko nie dogonił. I bucior, łogi, natłoki. No nie, i lecimy. Shaderki są włączone, są włączone, po wyłączeniu od razu jest różnica. Wszystko tak ślicznie nie wygląda. Ty. Co on odkuźwia? Ja wierniczę. Nie czaję już tego korsa. Dobra, okej, zobaczymy, co on będzie robił. On może chce sobie przejechać teraz dalej i wciąć gdzieś się. Czy co, on leci ten sam... Przejazd? Nie, raczej nie. Co robił przed chwilą?
z taką prędkością, jakby kosił cały czas, powiem wam, pole byśmy szybko ogolili. No, za chwilkę 100%. No i co on zacznie robić? To mnie bardzo ciekawi. Powiem wam, ten cosplay jest naprawdę... Teraz go zachwalałem, ale jest dziwny momentami. Sami widzicie, co on odprawia, odczynia. To zawraca. Ja tu wcześniej sobie pozwoliłem obkosić trochę. Dobra. Stoisz? To stój. Ja pierniczę. Co za dzikus? Co on odprawia? Wymaga zaorania po owsie? A nie, to chyba tylko kawałek taki został, który może nie był zaorany? No nie wiem, możliwe w sumie, że gdzieś tam były jakieś małe niedociągnięcia w orce. A jak wam się podoba nowy Ursusik? Jak dla mnie jest konkret I Love Poland, kurwa mać. Podobały mi się te jego wszystkie naklejeczki tutaj na kabinie, na masce. Nie ma z tyłu tych gumowych jeszcze błotniczków, przez które tak błoto w sumie nie rzuca, ale teraz i tak nie mamy nigdzie błota, więc nie ma takiej potrzeby, żeby było założone. A już troszkę owsu sobie pozwoliłem zawieść, bo tam w autosance miałem troszeczkę, się sypałem na 12. No i tego korsa próbowałem ustawić, więc udało mi się uzbierać już 7 ton owsa mam w silosie, no i tutaj kolejne 7, także 15 ton jakoś wyszło już. No i zobaczymy, co tamten będzie robił. Ursusa sobie zgaszę. Podlecimy zobaczyć, co on kombinuje i czy mam coś omijać. Widzę, że on chyba w drugą stronę zaczął jeździć, co? Co on kombinuje? Czy nawraca i będzie się wcinał wreszcie? No, tak to wygląda w sumie. I co, i tu zostawił jeden pasek dla mnie, czy jak? Już nie czaję. W sumie ile miało być? Jest 5. Jest 5, a powinno być 4 urocia chyba. Jak dobrze kojarzę. No dobra, tutaj nie mam w sumie cosplaya wygenerowanego. No, ale dobra. Jak lecimy na 2, to lećmy na 2. Miniemy się razem z nim. Zobaczymy, co on tam dalej będzie kombinował, więc w sumie nie będę za nim gonił, tylko lecę swój rząd. Skosimy. Tam się nie będziemy wcinać. Wyłączymy sobie może to wszystko i wszystkie chudy. Można jechać dalej z lepszymi widoczkami. A wam się stary bizonik podoba, jest troszkę dobity. O, jeszcze ta słoma. Teraz na żniwach fajnie to wygląda, a ja wcześniej jak stał w... No to muszę cię niestety, ale... troszkę... W sumie jak zostawię pracownika, no ha. Idzie? Jedzie. No i dobra, bo on powinien zawrócić raczej tutaj. I jechać dalej. Coś tam tego Ursusa trochę przesuwa, jak skręcimy kołami, ale generalnie jest ok. A, zapomniałem jeszcze powiedzieć, że wszystkie bale pozbierałem. Jak widzicie, tak wygląda łąka po zbieraniu bali. Troszkę szerokie są. Tak, dam radę podjechać. Troszkę szerokie są te pokosy i ciężko jest mi je zebrać na raz. Sypnie tak, czy za daleko? Za daleko, nie sięgnie tyle. No, trochę lipa. Ciekawe, ile ma procent. Czy ma stówkę, czy podjedzie do mnie, wytnie się stamtąd, czy też nie? Dobra, to zobaczymy. Wejdę, zapytam się go, czy już ma pełny totalnie zbiornik do końca, czy może nie. No nie.
Okej. Okay. No, dziwne, że nie chciał wyjechać. No oczywiście, dobra, nie ma co się spodziewać cudów w cosplayu. Co on? Aha, o kurde, w pokos się wrąbałem. Nie miał jak przejechać. A pierwsza już pełna do końca. Drugą połóweczkę zasypiemy. Z tego co wiem, to chyba on ma możliwości zasypu 20 ton, jak się nie mylę. Także dyszka na przód, dyszka na tył. No i tutaj jeszcze 8 w tej HW80 jakoś będzie do zasypania. Pracownik wraca już. Dobra, tamtego pracownika sobie zatrzymamy. Aj, znowu chciałem fajną akcję zrobić, ale oczywiście nie mogę, no bo co? No wszystko musi mi na coś robić. Jak nie korsik, to... Ona ma strasznie dużą kolizję w ogóle, ta przyczepa, chyba że ja tyłem zahaczyłem. Ale tak jak kojarzę, o widzicie, nic tutaj nie ma. A ona ma kolizję, więc te przyczepy raczej zostaną sprzedane dość szybko. Z racji właśnie takiej, co się dzieje. Nawet nie wiem, czy da radę w nią wysypywać, czy nie. Czy bizon jest czasami za mały, żeby sypać w to. Coś tam zostawię pewnie za sobą? Nie, wszystko skosił. O kurde, ale daje radę. Popinkala. Ostro ten bizonik. Niby ta sama generacja. No ten jest troszkę nowszy. No ale pomimo tego. Generalnie te same roczniki. Nic tutaj się w nich nie zmienia. Znaczy to nie te same roczniki, ten jest nowszy. Świeższy. Także tak sprawa wygląda. No i teraz w końcu może czas na to, żeby razem ze sobą podjechać. Zobaczymy, zaczekamy aż nawróci. Zablokował się? Chyba nie. Dobra, mam 66%, to będę się sypał? Nie. Nie będę, nie zdążę. Tym bardziej grzechem by było się sypać, skoro możemy teraz jechać razem w rządku. No kurczę, teraz to jest akcja, co? Dobra, złożymy rurę, żeby nie było, że ja jakoś inaczej odstaję. No i to jest to, tak można kosić. Ciekawe, czy pominie ten pierwszy rządeczek, którym teraz jedziemy. Czy będzie się wcinał w niego po raz kolejny. Powiem wam, że tak najlepiej w sumie ustawić sobie po jednym kombajnie na każde pole i tyle, żeby nie było problemów. No oczywiście najlepiej jakby zagrać sobie w kilku i każdy lata swoim, każdy się wysypuje powiedzmy, albo nawet trzech kosi, czwarty jest lotny i wszyscy się sypią na niego. No z tymi przyczepami to jest możliwe, tym bardziej, że bizoniki nie mają dużych zbiorników, no to tam jest po ile, po 4 tony maksymalnie wysypu. Więc byłoby przekozak. A wy gdzie tam rozmawiacie ze sobą? Jakieś Discordy, TeamSpeaky może? Gdzie? Chociaż spróbuję, może się ja do jakiejś ekipy wkręcić, co już sobie gra, niż sklejać całą od nowa. Zobaczymy, jak to się uda. No już z jednym chłopakiem tam jakiś kontakt złapałem, więc może uda się razem zagrać. No ja już mam pełny zbiornik. 99%. Szybciej raczej tym zutorem podjadę. Więc lecimy na autosankę się wysypać. Niech będzie co chwilę na coś innego. I łogi. Ten zutorek też mi się podoba. Mega. Te Ursusy jakieś takie dziwne były, szczerze powiedziawszy. Ten zetor przynajmniej ma te jakieś takie lampy tutaj z przodu dołożone jeszcze.
No i ogólnie on od samego początku mi się spodobał swoim wyglądem. No i co, on za chwilę tak samo będzie się chciał sypać, bo pewnie jest pełny. Sprawdźmy. Ma 60. Procent. Dobra, rozłożymy mu. Kurczę. Rozłożymy mu rureczkę. Chociaż nie. Żeby mógł przejechać. Żeby mógł przejechać tamtym. Jeszcze. O, prawie. Końcóweczka. Już 3 ponad tony. No fajnie chyba wypasuje, co? Ten zatorek z tymi autosankami. Myślę, że jest ok. Fajnie to wygląda. Żatła. Nowe maszynki doszły. Jak widzicie, coś tam nowego jest. Tutaj zostawiam na tej łące, co prawda nie jest moja, ale akurat sąsiad mi pozwolił zostawić te siewniki z racji tego, żeby się nie przepinać, bo rozumiem, że jest to jednak troszkę kłopotliwe i jest kupę roboty przy tym. Także akurat tyle dobrze, że się trafiło na kogoś, kto jest normalny, a nie tego typu, że nie ma szans, nawet nie zostawiaj tego tutaj. Tylko tyle, że jak potrzebuję skosić łąkę, to muszę przestawić po prostu wszystkie te siewniki i tyle. Także w porządku się dogadaliśmy ze sobą. Myślę, że uczciwy układ. Oczywiście ja tam mu zawsze jak coś to pomogę. Nie wiem, czy skosić nawet tą łączkę ze względu na to, że tą pokosówkę mam świetną, Forshaya. No oni jeszcze ciągnikami koszą z kosiarkami rotacyjnymi, więc jest różnica w robocie. Przynajmniej po mnie nie trzeba później zgrabiać. Jeżeli oczywiście jest pogoda do tego, że trawa przeschnie, a jeżeli nie, no to trzeba, no niestety jest to nieuniknione. Gasić go? Nie no, gasić nie będziemy, ale... No jakoś specjalnie dużo tego owsu nie ma. Ile tutaj ogólnie nam pokazuje niby, że jest do zbioru? Sugerowane potencjalna ilość zbiorów 30 tysięcy litrów. Czyli teoretycznie powinienem zasypać ten cały zestaw i coś tam trochę jeszcze na tą autosankę powinienem sypnąć. A jak wyjdzie w rzeczywistości, to się okaże. No nie? Morenox. Sprawa u nas na gospodarstwie. Lecimy ostro ze zbiorami. No, musiałem oczywiście sprawdzić jeszcze raz, czy nic mi się nie wyłączyło, bo już tak się przyzwyczaiłem do tych shaderów, że no, powiem wam, już sądzę, jakbym grał bez nich. Mega fajnie to wygląda. I dodatkowo... No w sumie gra mi się jakoś już przestała ciąć. Widać, że już to wszystko chyba komputer przerobił. No i jest okej. Już się nigdzie nie ścina, nic się nie dzieje, bynajmniej takich mocniejszych ścinek jakichś nie ma. No ono coś tutaj widać, że jakiś spadek FPS-ów jest, ale niewielki. No i znowu po kozu sypie wielki, że nie będę mógł na niego wjechać. Rozpocznij kurs, zanim odpali sobie, zanim co, to ja zdążę mu już odjechać i skosić odpowiednio dużo. Składamy rureczki. No, dawaj Heniu, składaj. No, elegancko, co tam się ociągasz. Ja wiem, bez kabiny jeździsz. To nie to samo, co ja mam. Ale no... Przecież ja się nie będę męczył, nie? Ja mogę kogoś innego zatrudnić i puścić
Oczywiście sobie żartuję, na drugim poletku ja pokoszę tamtym kombajnem też dla urozmaicenia. A puszczę tutaj pracownika Henia naszego w Team Bizonku już z kabiną, żeby nie było. Henia? On tu chyba... No dobrze, mówię Henia, no bo to babeczka jest, no nie? A nie, to C, to Celina pewnie. Tak? Dobrze widzę, że C? Nie, CP. To z cosplaya tak wyskakują CP. CP-ki. No i w tą stronę razem ze sobą. To od razu wyłączymy chudy. W razie czego będzie do jakichś intr. No nie? O, może takie zrobić? Taką miniatureczkę. O, tutaj też fajnie wygląda. Te ciągniki porozrzucane po polu. Jeden stoi tutaj, drugi tam na początku. Do odbierania. Jest przekozak. Klimacik. Tam nie ściąga mnie za bardzo. Jest okej. Chyba będzie widać. Naprawdę, tych zdjęć teraz na tym odcinku porobiłem mnóstwo. Jest ich bardzo dużo, ale to i dobrze. Będzie z czego przynajmniej przebierać. A na form gdzieś tam jeszcze sobie dorzucę co po niektóre, to po prostu wrzucę ich więcej. Nie tylko jedno okrojone. No i wreszcie zobaczymy, jak to jest już przy lepszej rozdzielczości, jaką sobie ustawiłem. No i niestety muszę was przeprosić za ostatnie odcinki, bo zmieniłem rozdzielczość ekranu też. Nie wiedziałem wcześniej, że mam taką ustawioną. I po prostu obcięło mi kawałek prawej strony i dołu ekranu. No ale już jest... Powinno być już wszystko ok na nagraniu, już nie powinno być takich rzeczy widać. Tak sądzę przynajmniej. Gdzie teraz wjedzie i co wykombinuje? Jest jedna niewiadoma. On teraz na GPS-ie leci, tak? A powinienem jechać pierwszy, no ale... Można i tak w drugą stronę. Heniu, to wiecie. On ma GPS-a już wrodzonego. Tyle lat na kombajnie, czy tam Henia, że nie potrzebują takich udogodnień jak GPS. Niektórzy ludzie naprawdę jeszcze tak uważają. Bo ostatnio z Wojaszkiem jeszcze co gadałem o tych krowach i tym, że oni się nimi zajmują, no to szczerze powiedziawszy właśnie ten właściciel tak mówi, że on jest tak nauczony na przykład przy rozsiewaniu nawozów, że on GPS-a nie potrzebuje i on czegoś takiego nie będzie kupował, mimo tego, że jakiś tam obrót pieniędzy jest, no nie? Coś tam gotówki wpływa z tego gospodarstwa. No i tym bardziej, że jest sporo hektarów, bo jak mówił, no to samej kukurydzy mają 320 hektarów, także naprawdę jest konkret w ilościach. W sumie kukurydza przeważa tam u nich też produkcję roślinną, a mało mają zbóż. No i w większości kukurydzy to jest też tylko na ziarno, na handel. Ale ja się zastanawiałem właśnie, skoro mają krowy, no to mówię, kurczę, tyle aż wam kiszonki jest potrzebne? No, ale mówi, że nie, że w sumie tak można sobie liczyć, że hektar na każdą krówkę by przypadał. Czy jakoś tak? Nie, chyba pomyliłem, że hektar łąki na każdą krowę jest potrzebny. Z tego, co słyszałem. Chyba nic nie pokićkałem. No, tu oczywiście wcinki jakieś, co cosplay musiał mi odwalić akcję. Więc to wygląda. Oj, co tam u mnie? Jest czwarteczek. Wy to, kurczę, zobaczycie, nie wiem, coś przez weekend pewnie? O, ja mam dodane ile? Dwa odcineczki. O, co, będzie się wcinał, czy co? Ja ile mam? 80% też już by mi się przydało wysypać. Da radę tak na dwa? Jak się ustawię za niego? Spróbować można.
dlaczego nie. Przyczepy są długie, z tym, że zobaczymy, czy ta HW, co jest z tyłu podpięta, w ogóle będzie obsługiwała naszego bizonka, czy nie jest ona czasami właśnie za bardzo zbugowana. Ja ją sobie wykupiłem jeszcze z tego względu, że jest tutaj na start rozgrywki, tylko że ja nie zdążyłem sobie tych modyfikacji pobrać i już rozpocząłem grę wcześniej. Tworzysz tą rurę, czy nie, dziadu? No i co, i ja go przeciągam, ten kombajn. Kurde, ta przyczepa jest lipna strasznie. Także może jej sobie lepiej nie pobierajcie. No kurde. Już tak być nie powinno. Tu już, ja wiem, no. Ta jest trochę wyższa niżeli ta. Spróbuję trochę cofnąć i złożyć tą rurę. No inaczej będzie ciężko. Dobra, jeden i drugi niech się wysypie. O, podyszlu hyc. No i chyba tak zaczniemy grać. Właśnie jak pokazywałem przed chwilą. Dokładnie wszędzie się poruszać, a nie takie chaotyczne skakanie. Jak myślicie? Byłoby chyba tak fajnie na nagraniach. Też tak sądzę. Co, nawet nie mam gdzie cofnąć? Nie, da radę. Jakoś tam się uda. W niedzielę może jakiś live'ing będzie jeszcze tutaj z uprawy. No nie wiem. Bo szczerze powiedziawszy, roboty będzie kupę, żeby to pouprawiać. Coś fajnego się może wykombinuje. Nie wiem, czy będzie oranie, czy jakiś może siew bezorkowy? Siew bezorkowy? Nie, raczej uprawa bezorkowa. Chociaż może spróbujemy agromaszem 3-metrowym do striptilu. Druga próba. Nie, no nie ma szans nawet. Kuźwa. I co ty odwalasz, Korsie? Oj, chyba lepsi są jednak zwykli pracownicy. Dobra, teraz widzę też, że te przyczepy HW, co mam z tyłu, są do wywalenia po prostu. No od tej strony nie da rady. Może od drugiej jakby podjechał, to jeszcze coś by z tego było. Ale od tej strony na pewno to nam nie wyda. No sądziłem, że tak fajnie będzie. Niestety, się myliłem. Dobra, za daleko nie ma co jechać. Tylko bierzemy zetorka i łogi na tłoki w zetorze. Czeska ja maszynu. To była ruska maszyna. Jak się mówiło przynajmniej. Bądź ja słyszałem taką wersję. Tu co się wydarzyło? Ja przyhaczyłem? Nie wiem. Aha, no tak. Ja. Dobra, nieważne, już też myślałem, że jakiś problem jest, a zapomniałem, że są te migacze odstające w tych bizonie. I zaraz za sieczkarni. Cyk, wjechałem. Jakby gdyby nigdy nic. No i mam nauczkę. No przecież bym to urwał. Także musi iść bizonik do naprawy. Jedziemy, niech sobie Korsik, pracowniczek nasz, w spokoju pracuje i kosi. No stop, jakieś są problemy, ale takie już uroki na gospodarstwie, no nie? Złapie ten kursik? Czy nie złapie go? Złapie. Co ma nie złapać? Żniwiarkę, wszystko odpalamy na raz, nie ma co zwlekać. No szkoda tylko tej przyczepki,
ośmiotonowa. Nie wiem, jak to teraz sobie podzielę. Bo tak, na niebiesko nie mogę ich przemalować, chyba że te BSS-y podłączam i akurat 9 ton będzie jeszcze w zanadrzu. Albo po prostu z samą tą przyczepą będą 16 latać. Bo no, one też 20 ton idzie na nie narzucić. A chyba że 12 z nią puszczę, z tą przyczepą większą, jakiegoś gwizdka, jak to chłopacy mówią. I niech sobie śmigało. Tam mam drugi taki sam zestaw, do 16 też podłączony. No ale jak widzę, że przy tej nie daje sobie rady. W sensie ta przyczepa jest zwalona. No, po prostu ją sprzedam i zobaczymy, jakoś to inaczej podzielę sobie te przyczepki, jakoś porozłączamy ten komplet. Bo sprzedałem te oryginalne niebieskie przyczepy, które były na start. Po prostu uznałem, że one mi nie pasują do tego gospodarstwa i tyle. Wolę te ruskie, takie jak też chłopacy mają. Miało to wyglądać troszkę inaczej, ale oczywiście jak to u mnie, musi się non stop coś dziać. Nie może być tak, jak sobie nawet zaplanuję. Ale tak to jest, jak poznajemy grę tak naprawdę dopiero. I tego kosa, gdzie on pcha się na hama. No i dalej nie wiem, jak ustawić sobie kilka kombajnów, żeby jeździły, czy kilka maszyn na tym samym polu z jednakowego korsa. Tak, żeby między sobą po prostu zajeżdżały i było to jakoś okej, rozwiązane. Dobra, zerknę sobie tylko, którą ja tam mam już minutkę. W sumie poprzeciągałem trochę ten odcinek, miał być krótszy, już mamy praktycznie 30 minut nagrywania. Także ja dziękuję ślicznie za uwagę, na pewno będzie trochę krótszy dla was, jakieś cięcie, coś tam dojdzie, ale ogólnie prawie mamy 30 minut, więc ja dziękuję ślicznie za uwagę. Jeżeli dotrwałeś do końca, napisz w komentarzu hashtag FMZ, a ja przypnę ci serduszko i wyczytam w kolejnym komentarzu. Także na razie, dzięki, trzymajcie się, cześć, a ja kończę już to poletko i chyba widzimy się na pszenicy. Także na razie.